sytuacja pozornie beznadziejna. Polskie kino. Prawda? Kac, Wawa i tak dalej. Nie muszę chyba wymieniać. Znamy te narzekania, że nie ma scenariuszy, że aktorzy nie mają czego grać, reżyserowie czego oglądać, a że reżyserować, a widzowie czego oglądać. I wszyscy narzekają, że nie ma, że nie można, że się nie da. Kochani, skończmy z tym naszym polskim narzekaniem. Sami weźmy się do roboty. Żeby napisać scenariusz, nie trzeba być zawodowcem. Wystarczy odrobina talentu, poczucia humoru, a przede wszystkim chęci, bo wszystko można. A dobry scenariusz jest do napisania, ja wiem, w dzień. To góra. I to z przerwą na lunchik. I coś słodkiego. Nie wierzycie, widzę. Dobra, w porządku, udowodnię wam to. Stworzę tutaj zaraz koncepcję fajnej polskiej komedii, coś do śmiechu, do łez. Proszę bardzo. Czas start, 5 minut. Akcja, mogę się rozpędzić? Dziękuję. Kochani, kluczem do sukcesu jest oryginalna obsada oraz nieschematyczny przebieg zdarzeń. I teraz, główny bohater, tu was od razu zaskoczę, proponuję Piotr Adamczyk. Wiecie, taki papież o Chopin. To nam od razu podniesie ciężar gatunkowy filmu. Słuchajcie, i ten Adamczyk, on musi mieć jakiś problem. Jego zostawiła zła kobieta. Prawda? I on ma teraz problem, ma myśli samobójcze, traumę i nawet ta praca, którą on wykonuje, bo on jest, słuchajcie, on jest fizykiem w laboratorium jądrowym. Odnosi tam sukcesy, ale to go nie cieszy. Ale od czego ma najlepszego przyjaciela? I tu widziałbym Tomek Karolak. Podoba się, tak? Taki troszeczkę swawolny hunspot, wolny elektron tutaj. Lekko opóźniony w rozwoju, taki tutaj, prawda? Z przerwą między zębami na 2 złote. To jest taki kumpel, co tak przez trawnik przechodzi, zawsze w gówno wdepnie. Taka pociecha. I on, słuchajcie, łapie tego za marynarę Adamczyka i mówi: stary, weź się w garść, stary. Wokół ciebie jest tyle pięknych kobiet. Tylko ty musisz uwierzyć w siebie, bo on nie wierzy, nie? I teraz, słuchajcie, uwaga, wprowadzamy Marta Żbuda-Trzewiatowska. Czy nie? Nasz tam trochę przychodzona jest, nie? Już tam cycki pokazała. Czy ona tam chce tego widza jeszcze zaskoczyć? Może jakaś młodsza gazelka po filmówce? Zobaczymy, zrobimy casting. Na razie niech będzie ta stara żmudka. Słuchajcie, i ona jest w niego zapatrzona, pracuje z nim w tym laboratorium, współczuje mu i go podziwia. Ale on jej nie dostrzega, bo ona, wiecie, taka w fartuszku, tutaj pozapinana pod całą szyję, tutaj takie denka od butelek na nosie, taki całun na włosach, że kostka nie użyć, tak razem, a oddzielnie. Uwaga, punkt zwrotny filmu. Podczas jakiegoś bardzo skomplikowanego eksperymentu Adamczyk rozszczepiał jakiś pierwiastek. Tlen z O2 na OO. Następuje wielki jebudut. I słuchajcie, zrobimy slow motion i tej żmudzie tutaj tak, te gorzyczki tutaj. Tutaj te denka spadają, tak się... Całun spada z włosa, tutaj włos się rozmierzwiał. Muzyczka, jak anioła głos, zobaczyłem ją. I teraz Adamczyk dostrzega w niej kobietę. Ale kochani, nie ma łatwo. Sprawy się komplikują, bo teraz wprowadzamy czarny charakter. Taki chujek, no. I tutaj ktoś młody, nieograny, nowa twarz. Jakaś taka świeżość. Borys Szyc! Boria, słuchajcie. Boria, niebieskie oczko, prawda? Prawda? Purple rain, purple rain. Prawda tego? I on chce tą żmudkę. Zaraz, chwileczkę, czekaj, bo teraz... Nie. Teraz Adamczyk też chce ją. Tylko, że Adamczyk tak w dobrej wierze. Po przyjacielsku, prawda? A wszyscy, jak to wszyscy wiadomo, dla sportu. Tylko, i tu jest taki moment, gdzie teraz trzeba by tą żmudkę pogłębić. To nie jest proste, wiem. Ale ja muszę się wam przyznać, ja nie lubię postaci kobiecych takich skonstruowanych tylko do pukania. Ona ma jakiś problem z dzieciństwa. Ona wychowała się w Krakowie. Prawda? Co już niesie w sobie pewien pierwiastek dramatyzmu. Tak? Ale to jest za mało. Ojciec pił, bił ją,
Prowadzał do teatru starego na wczesne spektakle Lupy. Ona ma traumy. I ten chłopak, szczery Adamczyk, z sercem na dłoni, budzi w niej lęk przed zaangażowaniem. I słuchajcie, już ten szysy chujek, prawda? Już tam ma triumfować, już tam uciekaj myszko do dziury, już tam rączki pracują, ale od czego mamy Tomka Karolaka? On łapie powtóry tego Adamczyka za marna i mówi, stary, weź się w garść, stary, powtórzył mu. Stary, ty rozszczepiłeś tlen. Ja nigdy w życiu nie rozszczepiłem tlenu. Ty byłeś papieżem. Ja nigdy w życiu nie byłem papieżem. Wtedy potrafiłeś, a teraz co? I on to, słuchajcie, wszystko zrozumiał. Do niego to dotarło i jedzie za tą żbudą na lotnisko. Nie wiem, dlaczego na lotnisko, ale to jest fajne. Słuchajcie, i na to lotnisko wierzy go, to jest taki fajny epizod, taksiarz, fajna rulka dla kogoś takiego, nie wiem, zapomnianego ostatnio. Nie było go dawno. Robert Wińskiewicz! Więc go tam wierzy. Słuchajcie, taka fajna rulka, bo to jest koleś, on był w Wietnamie, wrócił z tam, że nie w Wietnamie, w tym. Troszkę mi się kina pomyliły, prawda? On był w Iraku. I nie ma prawej ręki, lewej nogi i ucha środkowego. I on tak prowadzi tą taksówkę tak intuicyjnie. Zobaczcie, i on tak jedzie i mówi do tego Adamczyka takie, wiecie, mądre zdanie. I mówi do niego tak. Kiedy stary Indianin się cieszy, młody Indianin się smuci. No, generalnie nie wiadomo, o co chodzi, nie? Ale w każdym filmie musi paść takie zdanie, które jest jak gdyby całą puentą filmu. I to będzie nasza puenta. Ale Adamczyk zrozumiał. Zrobił takie oczy i leci za tą żmudą. Słuchajcie, i tam wewnątrz silnika Jumbo Jetta, odpalonego, gorąca, namiętna scena seksu na tle buchających płomieni. Mamy hit. Wszystko można? No, kochani, tylko jeszcze jakiś fajny tytuł trzeba wymyśleć do tego wszystkiego. Coś, co nam jak gdyby opowiada o całości, mówi nam, o czym ten film jest. Ponieważ być może. Posłuchajcie tego. Piotr Adamczyk. Marta Żmuda Trzybytowska. And Boris Shit. Because perhaps... Soon. Wszystko można? No. Kochani.